9 lat nam przyszło czekać na singlowe Star Warsy. Tak, wiem, że Battlefront 2 miał kampanię, ale proszę was, pomińmy ją milczeniem. Zaiste dziwne jest podejście Disneya, który chętnie raczy nas co roku kolejnymi filmami z uniwersum, jednak zaniedbuje gigantyczną rzeszę oddanych graczy, udając, że medium growe w zasadzie nie istnieje. Część z was zapewne pamięta skasowane fantastycznie zapowiadające się 13-13 z 2013 roku. 9 lat po Force Unleashed 2 Star Wars powraca. Nie w postaci multiplayera czy fabułki na szybko skleconej na kolanie, ale z pełnokrwistym tytułem i do tego dziejącym się w czasach klasycznych epizodów 4-5-6. Oh boy, nie ukrywam, że czekałem, bo powrót klasycznych szturmowców w białych wiadrach, jak i klasycznych pojazdów jest dla mnie powrotem nie tylko do czasów dzieciństwa, ale i przypomnieniem najlepszych gier z uniwersum. Star Wars Jedi, upadły zakon nadjechał. Zapraszam. Akcja gry dzieje się 5 lat po wielkiej czystce Jedi. Umiejscowienie gry pomiędzy epizodami 3 i 4 było doskonałym zabiegiem. Z jednej strony łączy fanów Wojen Klonów z fanami Nowej Nadziei. Choć bardziej gra pochyla się w kierunku tych drugich, to wielbiciele epizodów 1-3 też znajdą tutaj coś dla siebie. Wcielamy się w Cala Kestisa, jednego z ocalałych z czystki. Cal jest Jedi. Co za niespodzianka. Jednak musi się ukrywać przed węszącym imperium, które bezustannie stara się wytropić pozostających przy życiu mistrzów. Na tą chwilę Cal pracuje sobie jako złomiarz, rozkładając niszczejące statki z Wojen Klonów. Nie jest tajemnicą, że akcja szybko się zawiąże i Cal ruszy w przygodę po kilku układach w celu znalezienia pewnego artefaktu. Po drodze oczywiście będzie lał Sithów, jak i nauczy się kilku nowych sztuczek. Mechanika gry oparta jest na wypadkowej kilku popularnych tytułów. Znajdziemy tutaj elementy Uncharted, łącznie z charakterystyczną bezwładnością naszego bohatera. Walka na miecze została oparta na pomyśle Souls-like'ów, czyli systemie kontr i ataków oraz zbijania wytrzymałości przeciwnika, wrócimy do tego za moment, a całość została ubrana w szaty Metroidvanii, czyli gry, która zachęca do odwiedzania poznanych terenów, aby odkryć nowe przejścia dzięki ostatnio pozyskanym umiejętnościom. Przyznam, że koncept jest bardzo atrakcyjny i nieźle się sprawdza w tym wypadku. Gry z Gwiezdnych Wojen przeszły przez wszystkie możliwe gatunki, więc czemu nie spróbować czegoś nowego i tym razem. Cal ma aparycję wioskowego głupka. Sorry, ale dla mnie wygląda jak Neandertal. Będzie latał w te i we w te po układach, szukając ukrytych skrzynek, miejsc mocy, jak i pchał fabułę do przodu. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to szalenie dynamiczny początek, który przychodzi na myśl wygibasy Nathana Drake'a. Choć ja miałem wrażenie, że część z pomysłów zostało przerzuconych ze skasowanego 13-13. Niemniej, początek zapowiada całkiem niezłą i niezwykle dynamiczną zabawę. Szybko jednak się okazuje, że szaleńcze widowiskowe pościgi i bieganiny nie będą główną składową upadłego zakonu. Do naszej dyspozycji dostajemy kilka planet, na których odwiedzimy dość pokaźne lokacje, pełną przejść, sekretów, jak i zamkniętych dróg, do momentu aż nie odblokujemy umiejętności, która pozwoli nam się do nich dostać. Z ciekawszych planet znajdziemy Kashyyyk czy Datomir, planetę Darth Maula. Lokacje są dobrze przemyślane, pełne skrótów i wielu ścieżek. Wypada to całkiem nieźle i zachęca do dokładniejszej eksploracji. Cal dość szybko zyskuje przyjaciela w postaci switaśnego robocika BD-1. Robot pełni dość ważną funkcję. W późniejszych momentach gry, gdy dostanie nowe upgrade'y, będzie umiał hakować urządzenia, ale też przekabacać droidy na swoją stronę. Posłuży też jako wyciągarka, jak i będzie skanował napotkane obiekty, dorzucając pakiety informacji do podręcznej encyklopedii. Ostatnią ważną funkcją jest podrzucanie stymów, czyli fiolek z energią, których na podorędziu może mieć maksymalnie 3. Cal na swojej drodze napotka żołnierzy Imperium, doskonale znanych z epizodów 4-6. Powrót klasycznych szturmowców, scout trooperów oceniam za największy plus serii. Nic tak nie bawi jak zabicie szturmowca odbitym promieniem z jego własnego blastera. Oczywiście przeciwników jest o wiele więcej, a ze wszystkimi rozprawimy się za pomocą wiernego miecza świetlnego. I tutaj dochodzimy do systemu walki. Nie jest on może tak finezyjny jak w Sekiro, mam wrażenie, że bardziej przystępny, ale i tak miejscami potrafi napsuć sporo krwi. Całość oparta o system ataków i bloków. Dobrze wykonany blok odrzuci przeciwnika i zmniejszy jego wytrzymałość. Gdy ta spadnie do zera, otwiera się na szlagi mieczem. Przeciwnicy mają też ciosy, których nie można zablokować, wtedy wojak świeci się na czerwono, a my możemy jedynie zrobić unik. Do tego dochodzi używanie mocy. Znane od lat przyciąganie i odpychanie doskonale się przydaje, aby zrzucić kogoś w przepaść, czy przyciągnąć do siebie, aby wpadł w dół z lawą. Wzorem Kylo Rena, Cal może też zatrzymać czas na jakimś nieszczęśniku. Z czasem dostanie możliwość walki mieczem podwójnym lub machania dwoma mieczami naraz,
oraz które dorzucą kolejne taktyki. Wbrew pozorom, z początku dość prosty system walki zaczyna być rozbudowywany o kolejne techniki i we wprawnych rękach Kal zaczyna siać mordercze spustoszenie wśród przeciwników. Obok żołnierzy Imperium powalczymy również z fauną. Przeróżne zwierzaki bardzo chętnie się na nas rzucą z pazurami i zębami. Walka z nimi opiera się dokładnie na tym samym schemacie – blok i kontra. Dla prawdziwych mistrzów autorzy poumieszczali bossów w postaci większych zakapiorów z danego gatunku zwierzaka. Walka sprawia przyjemność, choć przyznam szczerze, że jest o wiele prostsza niż w Sekiro, gdyż bardzo szybko poznajemy schematy przeciwnika, także nawet większe kosiory za drugim, trzecim razem można pokonać w zasadzie bez utraty energii. Fajne jest to, że sporo przeciwników wymaga innej taktyki. Zwykli szturmowcy zazwyczaj atakują na odległość, strzelając z blasterów, więc trzeba odbijać ich strzały i posyłać z powrotem. Scout trooperzy wyposażeni w elektryczne pały dążą do walki w zwarciu. Inni wyposażeni w bazuki aż się proszą, aby mocą skierować nadlatującą rakietę w agresora. Pojawią się jeszcze szturmowcy z karabinami maszynowymi czy miotaczami ognia, jak i bardziej zaawansowane droidy czy wojownicy, których pokonanie już nie będzie takie proste. Pomiędzy walkami Kal poskacze, powspina się, pobiega nad przepaściami, pobuja się na linach i choć nie ma takich spektakularnych przygód jak Drake, widać, że twórcy mocno inspirowali się Uncharted. Niestety element zręcznościowy został miejscami mocno pokpiony. Czasami śmierć spotyka nas w zupełnie bezsensownych sytuacjach, bo kamera nie pokaże nam tego, co powinna, albo postać z jakiegoś powodu nie przeskoczy przepaści. Szczególnie to się daje we znaki, gdy zjeżdżamy ze śliskich powierzchni. Całe szczęście spadek w przepaść zabiera nam tylko troszkę energii i przywraca na moment przed feralnym skokiem. Dojdą też całkiem niezłe zagadki w grobowcach. Nie ma tego dużo, ale stanowią miłą odskocznię od ciachania Imperium na plasterki. Szkoda, że nie pokuszono się o więcej tychże, bo niektóre z nich są całkiem nieźle i sprytnie zaprojektowane. Jeśli Imperium przetyra Kala, ten może użyć stymu, aby przywrócić sobie część energii. Tutaj jest jednak mały haczyk. Stymy są tylko 3. Gdy wykorzystamy wszystko i nas ukatrupią, zaczynamy od ostatniego checkpointu, które aktywowaliśmy. W tychże można przywrócić sobie energię i stymy, ale jest to równoznaczne z tym, że przywrócimy do życia wszystkich mniejszych lojtasów na mapie. Patent znany z Dark Souls, ale i tutaj całkiem nieźle się sprawdza. Wraz z progresem Kal dostanie kolejne punkty mocy na upgrade postaci. Tradycyjnie część sperek jest przydatna, jak na przykład rzucanie mieczem, a część to zwykłe zapchaj dziury, z których nigdy nie skorzystacie. Niemniej widać, że bohater z każdym poziomem jest potężniejszy, co nie zmienia jednak faktu, że czterech Scout trooperów z elektrycznymi pałami może nas szybko sprowadzić do parteru i uświadomić, że jednak nie jesteśmy tak potężni, jak nam się z początku wydawało. Kolejne zdobyte umiejętności zachęcają do powrotu na odwiedzoną już planetę, choć przyznam, że i tak wrócisz, bo fabuła tego wymaga, aby na każdej planecie być co najmniej 2 razy. Tak więc podwójny skok pozwoli ci dostać się na wcześniej niedostępne tereny, a umiejętność nurkowania odkryje po łacie terenu skryte pod wodą. Fajnie się to sprawdza, bo pomimo znajomej miejscówki wchodzisz w nowo odkryte tereny, które przyniosą jakieś nowe znajdźki. Te w zasadzie to jedynie kosmetyka. Można zmienić kolor robocika, statku, założyć Kalowi nowe łachy na garba, czy wreszcie zmodernizować miecz świetlny, wymieniając każdy z jego elementów. W zasadzie miałem wrażenie, że te elementy są zwykłymi zapchaj dziurami. Zmiana czegokolwiek w naszym mieczu nie ma w sumie wpływu na siłę broni. Widać, że gra została przygotowana pod fanów, bo jest tutaj mnóstwo sytuacji, które chciałbyś sprawdzić w grze o Star Warsach samemu, na przykład możliwość pilotowania AT-AT. To fajne pomysły i wrzucają trochę świeżości. Brakowało mi trochę większej ilości znajomych pojazdów, X-Wingów, TIE Fighterów, choć i tak na zakończenie czeka nas wydarzenie, którego zupełnie się nie spodziewałem. Wszystko jednak w duchu Gwiezdnych Wojen. A co z wadami, panie padawanie? No cóż, jest tego trochę. Fabuła wypada tak sobie. Jakoś w ogóle mnie nie obchodziło, o co ten Kal walczy. Pewnie dlatego, że rozwija się w dość ślimaczym tempie. Przeszkadzał mi źle wyważony poziom trudności. Przez całą grę jest okej, ani za łatwo, ani za trudno, ale jakoś sobie radzisz, aby na ostatniej planecie poziom trudności poszybował pod sufit. Jak do tej pory trafiało się 3-4 przeciwników naraz, tak tutaj jest ich nawet 10. Niestety chaos w takiej walce mocno rzuca się na taktykę. Kilku szturmowców potrafi tak osaczyć Kala, że ten nie ma możliwości ucieczki czy zrobienia uników. Przeszkadzało mi trochę niezbyt precyzyjne blokowanie. Pomimo naciskania bloku, Kal uparcie zbierał szlagi. Również denerwujące są sytuacje bez wyjścia. Gdy bohater odpala animację kończącą jakiegoś nieszczęśnika i ktoś wyprowadza w ciebie cios, nie ma możliwości ani go zablokowania, ani ucieczki. Trzeba przyjąć to na klatę. Rozbłyski i efekty świetlne nie wpływają pozytywnie na czytelność, przez co niektóre
walki gra się na czuja, bo w zasadzie nie za wiele widać i nie wiadomo, co się w ogóle dzieje. Wkurzało mnie też sztuczne wydłużanie rozgrywki. O ile pojedynek za TST jest fajny i w miarę wymagający, potem pojawiają się dwa TST tylko po to, abyś męczył się z tym, a gra trwała dłużej. Takie zagrywki są częste i nie wpływa to dobrze na dynamikę, zwłaszcza że nasilenie niektórych wrogów widać, że jest robione na siłę, gdzie idzie się w ilość, a nie w jakość. Gra jest w całości po polsku. Nie wiem, czy jest możliwość zmiany języka wraz ze zmianą języka konsoli. Zostawiłem już dla świętego spokoju język polski, bo mnie aż tak nie raził, choć niektóre postacie ładują takim drewnem, że aż boli, ale są to raczej pojedyncze przypadki. Graficznie jest poprawnie, nie ma szału, ale nie straszy i wygląda przyzwoicie. Nie rzuciło mnie to na kolana, ale jest okej. Planety wyglądają zacnie, szturmowcy tak jak powinni wyglądać. Fajnie widać cięcia mieczem na przeciwnikach. Czasami niektórych można wręcz przepołowić na pół albo odciąć co nieco. Niestety nie zobaczymy tego na ludzkich przeciwnikach, a co najwyżej na robotach. Czy Fallen Order wskrzesi ponownie markę Star Warsów na naszych monitorach i telewizorach? Mam nadzieję, że tak. Widać, jak ogromny potencjał jest nadal w grach z uniwersum Lucasa. Fallen Order nie jest najlepszym tytułem, jaki wyszedł. Zabrakło mu trochę tej magii, która była obecna w starszych tytułach. Upadły Zakon stanowi niezły przyczółek do powstania kolejnych gier. Nie znaczy to, że tytuł nie wyszedł dobry. Na bezrybiu i krap ryba. Na pewno zgredzi jak ja mogą dodać ze dwa oczka do oceny za powrót klasycznych szturmowców. Spędziłem Fallen Order 20 godzin i były to dobrze spędzone godziny. Bawiłem się dobrze i zamierzam powrócić do upadłego Zakonu, aby zrobić go na 100%. Mam nadzieję, że gra jest zaledwie początkiem wysypu gier z Gwiezdnych Wojen, bo nic tak nie cieszy japy jak odpalanie miecza świetlnego i lania szturmowców. Niech moc będzie z wami. Zawsze.